Narodowy Fundusz Zdrowia pochłania tyle pieniędzy, że ledwo starcza na służbę zdrowia, a już nie starcza zupełnie na leczenie, często nawet chory. Na przykład szpitale toną w długach, ale są takie placówki masowego leczenia, które nie poddają się NFZ-owi. Na przykład szpital w Grudziądzu wynajmuje stołówkę na imprezy okolicznościowe, sylwestry, chrzty, komunie, śluby, czy w końcu, co nie powinno w szpitalu dziwić ze względu na stan służby zdrowia, stypy. Atrakcją zapewne jest zimny bufet. Dzięki organizacji przyjęć szpital spłaca długi. Dyrekcja placówki postępuje w myśl hasła więcej przyjęć w szpitalu, więcej przyjęć do szpitala. Czy to jest legalne, mógłbym zapytać niepytany. Tak, odpowiadam wyrwany do odpowiedzi. Opłat w szpitalu nie można pobierać, jedynie za świadczenia medyczne. Na działalności stołówki zarabiać można. Jedzenie szpitalne szybko się zwraca. Ale stołówka to nie wszystko. Dyrekcja szpitala planuje otworzyć jeszcze pralnię publiczną. Publiczna pralnia szpitalna mogłaby ogłosić: bierzemy życiorysy osób publicznych, albo wywabiamy postacie klientów z kłopotliwych zdjęć, lub oferujemy usługę Jagiełło, bierzemy wrogów automatem. Stołówka i prania to nie jedyne usługi pozamedyczne, na których szpitale mogłyby zarabiać. Na kardiologii można otworzyć hotel złamanych serc, na okolistyce zorganizować mistrzostwa świata w siatkówce, w czasy w basenie, dla turystów dewizowych polowanie na kaczki, w polarni śmieci otworzyć pralnię haszu. Możliwości jest dużo. Jak się szpital dobrze zakręci wokół działalności dochodowej, to i z chorych będzie mógł zrezygnować, bo to kłopot. A przede wszystkim, o co warto walczyć, szpital uniezależni się od NFZ, a to duża oszczędność.